Cześć, witajcie, z tej strony Michał i dzisiaj jest ze mną od prawej Miki, co tam się rozwiera we Dzień Fendzie. dobry. I Adam 900D. Siema. I dzisiaj, jak widzicie, jesteśmy na warmińsko-mazurskiem. I Mika już się wymutował na samym początku odcinka, no bo dlaczego by nie? Ale to nic nie poradzimy na to i tak. I pierwsze co ja jeszcze zrobię, chłopy, zobaczę czy nam wszystko ładnie zrosło, bo no wiecie, to jest gotowe do zbioru. Ta, dobra, to lecimy. O, tam Adumiec poszedł w płot. Jest Adumiec. jakieś sinki? O, wasz. O, cicho, jadę, dobra. Zakręt, Michał, uciekaj. Boże, Mikołaj, Stój. nie zgasiłeś New Hollanda w stodole. O Boże, Adam. Nie Ej. kumulujmy się. Ty, panowie, O Miki, Boże, zostaw to nie presę. fajnie. Zostaw presę. Czemu? Pojedziemy kosić rzepak i po prostu ten. Pojedziemy kosić rzepak, bo jest dużo przy zwierzętach do ogarniania, żeby Adam sam nie został z tym. I ten. Dobra. I no, zmiana planów taka, że. Teraz Adum! ogarnę się te krówki. Dobra, Adam świnie poogarnia. Patrz, ta kukurydza jaka ładna w tym roku. Taka zielona, amerykańska odmiana. Jeszcze żadnej pryzmy z kiszonki. Zielony jak Mamy jeszcze taką pryzmę z tyłu. kukurydza. Jeszcze mamy taką pryzmę z Ja tyłu. pierdzielę. O Boż. Dobra, ja z kabiny lepiej będę jał. Mamy jeszcze jedną taką pryzmę z Ja tyłu. pierdzielę. Z tyłu Bo taką. przecież to jest poezja. O Boż. A Mickiewicz czy Sienkiewicz? No chyba nawet rhyme. O Boż. Albo miłość. Kurde. Też to. A ta Adama wygło. A Ja nie dum wiem. będzie z jedną przyczepą jeździł, bo ja muszę ten jedną sobie dowozić. Ale masz przecież forszlity jeszcze. Co? Forszlity masz większe. Co? Forszlity masz większe, mówię. Aha, dobra. Ale to i tak dobra, no. Czekaj, Adam, bo tu muszę jakoś zajechać. Ej, Adam, przestawisz potem wózek, dobra? Postaram się. Ja myślę. Jak się łyżka zbugowała? Dobra, już się Ty, a odbugowała. to kurde, jedna z niewielu serii, gdzie drugi sezon gramy, nie? To taka fajna mapa, że. No i w trzech gramy, nie? No i To w trzech inaczej to się idzie. nie nudzi, nie? Przynajmniej tak. Ale Co bardzo. za? Boże, Miki, nie drży się tak. Jeszcze, aby dźwięki dam trochę O, głośniej, bo cicho, chyba nie było stęcza, słychać to stęcza. dobrze. Dobrze. A jak widzicie, nowe pole tutaj mamy kupione. Za hajs. Nowe pole za hajs Unii. Niezłe. Popieram. Chciałem to powiedzieć właśnie, że z Unii, ale to jest za nasz hajs. Za O, a. nasz? A to Za Żydy. nasz. Tego. Dobra. Ej, Ej, Adam. przetestujemy, że to rosło mocno. Ten wózek postaw byle gdzie, nie? Tak, żebyś mógł przejechać z przyczepą, bo. O, ta. O, ale ładnie, żeś zajechał. Dobra. Cofnij. Troszkę cofnij, będzie kwit. I ten. Jak No, teraz po żeś ten. mnie zaraz Piorun jasno strzeli. Krywna go zaleje. Jak teraz ten wózek odepniesz, to podepniesz przyczepkę i polecisz tam hyn, bo to pole się tak tu rozciąga, bo tu laskowa ziemia jest i ten las też jest mój tu. Znaczy się nasz. Wiesz o co chodzi. Dobra. I tam wiesz, tył ja sobie będę mucił wpierw, bo od tyłu to tak trochę lepiej. Ale lecę tą manitą. O, tam obornik jest ładny, tak. Takie lagi, takie o. To ja bym jeszcze dołożę takiego laga, że. Bo sobie robię zdjęcie na miniaturkę. O, jeszcze większe lagi, bo ja nic nie wiem, co się robi. O Poezja. Boże, zaraz. No, tydzień odcinków nie było. Ja sobie chcę zrobić ładne zdjęcie na miniaturkę, to Mikołaj mnie jeszcze wyzywał. Najlepiej. No, ogólnie odcinków nie było dosyć długi czas, ponieważ nie mogliśmy nagrać po prostu. Nie mogliśmy. Michał, nie tłumacz się, bo i tak wiemy, że się jest jeszcze problem. Z tej serii chyba odcinka nie było co najmniej 1,5 tygodnia. Jak nie miesiąc. Nie miesiąc, no z dwa może tygodnie ten, nie? Ale przynajmniej się W seria nie tamtym nudzi. roku był. O! O chuj, ja tam się wrzało. Rok czasu minął na odcinka, nie? Ja, nie, chyba, nie, no przed nowym rokiem, był już No 2018. gdzie? Był, miniekło. Co ty gadasz? Ty, Adam, i tu zaraz ten, koło ambony będziesz mógł postawić tą przyczepę w sumie. To Na koło. ambonie ksiądz się z żoną. Z żoną? O, To nie zły widzę. ksiądz, co ma żonę. Tam musi być. A co? Ile ty masz procent? A w Ameryce 30. nie może mieć żony? Nie wiem.
Tak postaw A ich. pastor nie ma żony? Tak prawym kołem na polu, a lewym kołem na miedzy. To jak ty będziesz miał gdzieś tam daleko byś miał stronę, to co, ty byś się tu wracał? No. Bo ja nie będę jechał dookoła, tylko dojadę tu do końca i będę tak, wiesz, jechał w takim... Ale dziura. O Boże, ty tam pojechał. Mówisz, że tu do końca? No, ale nie tamty do końca, tylko ja do końca. A dobra, mniejsza. Możesz jechać jak chcesz. Tu do tego zakrętu, czy całkiem no, do końca? No, niech se tak stanie, niech se tak zostawią. I odpinę i leć po kolejną. Znaczy się po kolejną. Jedź se, podepniesz na gospie kolejną, jedną albo dwie, nie wiem czy ci amiki jednej to nie jak zajdzie. Się będziesz tu wracał? O. Ile masz procent? 39. Ale to tam dalej niż za ambulem trzeba postawić. Także tak mocno. Tu nie wiem, laskowa zimia, tu nawet my nie sialiśmy, może tam widzisz. Głęboko było zaorane, to ładnie wrósł. To właśnie niedobrze, jak jest głęboko, bo rzepa jak padnie, to jest nie wypadnie. Może dobrze było zaorane, tak wiesz, idealnie. Może na testy taki, no Jondir przyjechał, czy tam inne jakieś. Jajeń? To Adam, ty leć po przyczepę, podepnij se i leć Ej, na... Ej, mam pomysł, co zrobimy, jak ten... Ja będę zdjęcia by robił tam, gdzie pojadę. No. Ty zrobisz pod muzykę i wiesz, taki pokaz slajdu. Pokaz slajdu. Ja ci powiem zaraz wszystko ładnie. Adam, to podepniesz przyczepę. Powiedz mi, co mam no, robić, to ja jadę po prostu. No pojedź po tą przyczepę, zostaw fena na podwórku i możesz iść świnkę nakarmić. Świnkę. Jakieś 140 sztuk możesz iść nakarmić. Tylko dobrą paszą mieszaj, bo jak dostaną straczki, to już koniec. Proszę. Nie, no tam sita są gdzie niegdzie, więc się mopem przejedzie no, i to będzie. No chyba nie będą stany wyrabiać. Się mopem przejedzie i będzie spokojnie. Mop? A co to za pasza? Mopem to wiesz, tam po podłodze tylko. I ten, i wodę jeszcze im daj. Nie? Wodę taki i to... suplement diety? Nie wiem, wodę tam, słomę, rzepok tam im daj, żeby tłuste były. Już ten, do odstawienia niektóre są takie. Tyle serii, tyle odcinka nie było, że już świny nam urosły. Ja wam mówię, tak o. Tak, dzisiaj na polu trochę sam. W następnym odcinku będzie chociaż miał jeden z chłopaków co tu robić. Albo ja będę miał co robić, a jeden sobie będzie kosił gdzieś. O ta. Takie kółeczko zakręciłem. W następnym odcinku któryś se poleci jęczmień może Ej, ciąć? Nie wiem czy czasem tej kiszonki tutaj nie wywiozę całej. Jak wywiążę z tej malutkiej pryzmy tam z tyłu co wysypali mi to dobrze, nie? Bo kurde, w tym roku nie nasialiśmy dużo kukurydzy, aczkolwiek może nie zasieczymy wszystkiego na kiszonkę, bo nie będzie raczej zapotrzebowania takiego, nie? No. Wiadomo, teraz do świn jeszcze będzie trzeba trochę zostawić w ogóle. Więc Adam nam świnki nam uprzątnie. Miki krówki pouprząta. A ja zbiorę dla nich żarcie to tego. Nas, no, a jeszcze chyba 3 bola rzepaku mamy w sumie. Tak? No. Znaczy jeszcze 3, jeszcze 2, bo 3 były ogólnie. Bo to było nieplanowane takie, no ale teraz do świn to się przyda rzepak. Przynajmniej nie będzie tam trzeba kupować paszy zwykłej. Paszy zwykłej, paszy takiej innej. Tylko będziemy mieć wszystko swoje, piękne, ładne. Boże, Adam... Dobra, tutaj 5 kilo soczka, aby została, to tam zostało. Nie no... W... słomy też trzeba sobie. Nawet nie taczkę, 5 kilo może. No to pozbieraj ładnie wszystko tam. Ty, słomy nie mam też jak. Nie trzeba sypać? No, Adam tą ślelarką, nie? Aś, ja wam pójdę pokazać ślelarkę, bo akurat teraz się wysypuje, więc pójdę ślelarkę wam pokazać. Tu przez pszenicę przebiegniemy, tu... Sąsiada, nie wiem, na zielunkę, tu sobie chyba zasił jakieś zboże. Patrzcie jak to się, patrzcie jak się wjeżdża ze ścielarką. Widzicie, taka ścielarka Kuna Primor. Primor Stop 1.5 coś tam M tutaj. O, widzicie, wszystko ładnie, pięknie poukładane, baloty są. Jadam tutaj tymi małymi drzwiami, będziesz musiał wjechać, żeby im wody dać, nie? Tymi małymi i potem na dwór i tam masz hydrandi i wszystko się z tym nalejesz, elegant. O Boże! Teraz będzie pokaz mocy, trzaskie mocy. Chodź zobaczyć. Gdzie tam słomy się wydaje? No i powinieneś ci też może... Ej, może z tą stroną, może dlatego, że ten, drugą stroną zajechać, wiesz o co chodzi? Ej, te wąskie koła jeszcze węższe się zrobiły.
Ej, Mikołaj, ja się tepłem do Zetora przez przypadek. Jak do Zetora? No do Zetora. No ale przed chwilą, bo się tepałem po maszynach, nie? To już nie moja wina. Tam A Zetor... nawet przedni napęd się załączył, którego nie ma. O Boże. A skąd wiesz? Może Adam tam grzebał. Ale patrz, 7 na godzinę pod górkę idzie i się nie zatrzymuje. To tam dwójką tak, na pełnej chyba. No tak bym powiedział, nawet ten dwójką polową. Dwójką polową? No, nie znam się, Zetorem nie jeździłem. A nie, jeździłem. Ty, Zetorem jeździłem chyba. W drugą stronę działa, faktycznie. No, bo ten, pewno... No, bo to biedniejsza wersja była kupowana tej, to może się nie obkręca ta rura i wiesz. Nie chciało sypać. Rura się nigdy nie obkręcała w tym. No to chyba, że tak. Widzisz, Adam cię... Mikołaj cię wyjaśnił po prostu. Po prostu cię wyjaśnił. A bo ja tym się posługiwałem, ale nie na tej serii. Godzina 12 dopiero do krów Miki poszedł oprzątać i jadłem do świń, bo po nocy im jeszcze zostało, bo dwa paszowozy wczoraj mi daliśmy aż tym krowom, więc już powoli statko. Statko duże, bo tam jeszcze jałówek mamy chyba z 20, teraz będzie trzeba je sprzedać. No bo mu zarąbię chyba. Że faktycznie sypać, tak? No wszystko syp po kolei. Ej, kukurydzy, my mamy coś w ogóle do tych świń, bo nie wiem. Chyba coś tam jest. Nie chyba wiem. Wina wiesz, to jest, nie? Nie, może coś będzie. Tej starej tam chyba z 2016. Łamane na 17. Dobra. Nie, no to pole. Ole ładny. Ole scenaria do zdjęcia. Piękne. Dobra. Sobie przelecimy tu jeszcze do przodu, pyk. Klapa mi się chyba, a nie, dobra, bo... O Boże, klapę wygło. Czy nie wiem. Może wygło, może nie. No i co, w następnym odcinku... Nie wygło, bo zapomniałem, że to się inaczej zamyka. Aha. Adam, może tam tego ziarna do fulla nie dalej, bo może w następnym odcinku bym chciał coś właśnie u świn działać. A to błędnie, jak chcesz. No, w następnym odcinku raczej będzie już jakaś... Może tu rozrzucanie obornika będzie nowym nabytkiem, bo raczej będziemy nowy właśnie rozrzutnik zakupywać. A? No już dawno było o tym gadane. Ciekawe kiedy. Jak ty tak na lekcjach uważasz, Mikołaj, to ja już wiem wszystko. Jak ja, to chyba wtedy wcięty było. Nie wiem. I tu za dużo rzeczy nie mów, bo tu kurde, niektóre osoby tu oglądają. Aha, no. No. A tam szczelił mikrofon nasz. Żeby nie było, że to on. O, kto? Ja nie szczeliłem. A, to nie wiem, kto to tak szczeliło. Jak, no, z pieca. A to ten mikrofon. Ogólnie piszcie może w komentarzach ludzie, jak tam uważnie, bo u nas pruszyło. A teraz już nie pruszy. Teraz się wszystko roztapia. A gdzie są widły do manity? Wszystko jest pod oborą. No nie powiedziałbym, bo nie ma... Są. Aha. Są, ale z tyłu, nie? Jak z tyłu? Z tyłu. Gdzie z tyłu? Ja odpinałem... No tu z tyłu był obok tego, koryta. Aha, to nie. A może ich nie przewiozę po prostu, wiesz? Może ich nie odłożę. No już by chyba, no. Co? Jajco. O, cię babka. Dobra. No to Adam się pewno mutnął, a nie tak ci z mikrofonu szczeliło. Pewno się Adam wymutował, chłop. Tam chłop, pewno miał chłopa na pokój. Ale mam taką wenę do robienia zdjęć, nie? Ty Ginek? Ja za te zdjęcia ci... Dobra, dawno... Powiem to. W sumie, tak... Komputera nie mogę ten, nie używałem przez długi czas, znaczy przez długi czas, przez prawie tydzień, a w ogóle praktycznie z Miki nie gadałem. Mikołaj, co tam u ciebie? Bo nie było czasu nigdy a pogadać dobrze. Nawet. Tylko raz przyszedłeś, mnie uderzyłeś i poszedłeś. Ale w szkole żeśmy nie gadali, nie? No czasu nie ma. Co? Czasu nie ma. Przyszedłeś, uderzyłeś mnie i poszedłeś. Kiedy to było? Wczoraj chyba. Dzisiaj. Nie, dzisiaj? Wczoraj. Wczoraj chyba. Nie. Nie wiem. Chyba wczoraj. No wczoraj to było. Bo tak
Wszyscy z twojej klasy po kolei się przyszli widać. No, przyszli do Michała, tego sławnego Zubera Kappa. No, już powoli się zbliżamy do 600 subów. Mam nadzieję, że to jeszcze nam się wmieści, to w tym styczniu. Ale myślę, że na spokojnie, bo tutaj ta seria z To Lubianu. pomyślę, że zaraz mnie tą chlebę. Krew nagła zaleje. Halo, Miki? Nie no, źle nie jest, nie powiem. No, halo, halo. Halo, halo, Michale, halo, halo, Adamie. Adam to tam się nie odzywa. Chyba. A nie, bo. Adam zamknął się w sobie, jak usłyszał, że nowy rozrzutnik przyjedzie, to... O, wasz. Tam z Anny burger już zamówiony. Tak? Ale nie wiem, czy zamawiać z ramą, czy bez ramy. Bez, mam tutaj zaraz. To jak bez, to bez. Tańszy jest. No, tańsze będzie. I ten taki wysoki będzie taki strasznie wysoki, że manitą nie wiem, czy sięgniemy. Pięknie, ja za torem sięgnę. O, jest. Nie no, Proximum. Raczej Proximum nie będzie obornik ładowany, ale nie obiecuję. Jedynie na przyczepę. No, o. No, Mikołaj mnie tu wyprzedza z każdym słowem, co ja chcę powiedzieć, nie? Kurde, my to się chyba znamy do słów. Będzie akcja wywożenia w trzech chłopa na pole, może. Jak w trzech? No co, w trójkę będziemy wywozić. O, odpalam tę górę. Ty, a może ten rozrzutnik z Forszaja się jeszcze uratuje? To może po jęczmieniu będziemy na dwa wyrzucać. No może tak. No, a może i Te tak. dwóch. No, jeden będzie Wino. ładował. Potem tam, no, może się coś skrobię, no bo się nie opłaca co prawda tego remontować, tak żeby dobrze było, no ale. Bo już Ale tyle. zawsze jakoś się tam podreguluje. No, tyle remontów, co już przeszedł ten rozrzutnik, nie? Czas na nowy model. Dobra, No Adam się tak. porusza, więc jak będziemy go wołać, to będzie słyszał. Niestety chłopo tam. Niestety, no. Problemy. Nie ma problemu, ale nie może po prostu ten. Nie chce się chłopo odezwać teraz, bo ja wiem tam dlaczego. A Miki chyba nie wie, bo go nie było wtedy. Kiedy? Wtedy, kiedy Adam mi to opowiadał. Nie, no nie wiem, Ale to jakoś na chwilę pewno. po 19, bo teraz mamy chyba już 20. No, 5 po nawet. No, 20, ale ja nie widzę, bo mam Actiona, wiesz, odpalonego, a nie chcę tutaj wyłączyć. 25 i 40 sekund. Jest, jadam. Się podpina pod przyczepę. O Boże, A, bo tak ogólnie Adam mi ukradł podwórka przyczepę. Ej, Adam podjechał fentę, podpiął przyczepę, odpiął przyczepę i pojechał. Może to jest jakiś znak? Poka znaka. Ty, ale tak po sieczce to tu będzie ciężko potem jeszcze tu wszystko, żeby ty ten bornik przykryć w ogóle, to tu będzie talerzowane i dopiero wtedy siane bezorkowo, myślę. O, czy tak to działa? Akcja talerzówka na dwa tu będzie. Jak ja będę tutaj rozrzucał z kimś, może z Adamem, to ty będziesz se kosił gdzieś i ci podstawimy wszystkie przyczepy, jakie mamy. No, o, to będzie dobry pomysł. Bo raczej chyba tylko z dwóch pól będziemy brać w tym sezonie. Jak się nie mylę. Kurwa, mi tu No. drzwi czaskają. Bo tak, mamy jeszcze tak, dwa rzepaki, dwie pszenice, jeden jęczmień, dwa łubiny, trzy kukurydze, dwa buraki. Dwa, jeden burak. Nie, kukurydzę mamy 2, 4, 4 kukurydzę. O, Adam tu dwie przyciągnął aż przyczepki. Ale w sumie Adam mogę się tam zostawić, wiesz, bo. Mogę się tam zostawić, bo. Bo chciałem potem tam jechać kosić. No ale dobra, jak już jesteś, to zostaw gdzieś je tu ładnie. Boże, na łąkę się sąsiadowi wrąbą. Ale w sumie może dzierżawę dostaniemy na niej, więc. Adam jak leci tam. Adam, a ile tam było procent na tej dużej, jak podczepiłeś? Napisz najwyżej. No. Nie O. wiem. Nie wiesz? Ale ty jej nie podpinałeś? Adam buduje, aż trzaska mu ten mikrofon. Ale kurde, no, odcinek tylko praktycznie z koszenia. Tak, wybuchło. A tam Adam klika. Dobra, ludzie,
odcinek skoszenia taki 20 minut, trochę krótszy, bo ja muszę niestety jeszcze to dzisiaj wyrenderować i dzisiaj raczej to dla was wrzucić. Więc ja wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Jeżeli nie subskrybujecie, to zostawcie suba, good good. I tak, tak. Trzymajcie się do kolejnych Łapa odcinków. Się w górę. Na razie, cześć. Cześć.